Przechodzimy do punktu 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36/194/22 z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Jarzowa na rok 2022. Proszę Państwa, proponuję tylko uzasadnienie ewentualnie, jeżeli już się domagamy. Bo byłyby słone materiały odnośnie projektu uchwał. Każdy mógł się zapoznać. Myślę, że nie robi tutaj to żadnych problemów. Wszyscy jesteśmy przygotowani, że w tym momencie, jeżeli ktoś by chciałby zadać jakieś pytanie, no to proszę bardzo, jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania nad punktem 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36. Proszę bardzo, głosujemy. Ktoś tam jeszcze wysłał? Kto nie wysłał? To ja? Przycisnąłem, no co ja? Może nie ten guzik przycisnąłem. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 13, 10 za, 2 wstrzymało się od głosu, 1 przeciw. Oświadczam, iż uchwałę przyjęto z A 10. Za 10 głosami popierających. Dziękuję bardzo. Punkt 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Mieszarek przy ulicy Dyniec. Czy ktoś w tej sprawie chciałby coś? W takim razie przechodzimy do głosowania nad podjęciem uchwały nr 2. Zagłosowało 13, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę miejską Mieszana zadania publicznego powiatu aleksandrowskiego z zakresu utrzymania przeprawy promowej przez rzekę w ciągu drogi powiatowej nr 2049C Mieszawa na odcinku Mieszawa Brzeźno w roku 2022. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chciałby zapytać? Panie Przewodniczący, proszę, chciałbym zapytać tylko, na kiedy jest przewidziane uruchomienie przeprawy promowej? Na 1 lipca. Maja, przepraszam. Czy nie można by tego wcześniej? Jeżeli stan techniczny, no, czekam kwestię, tak naprawdę będzie wszystko zależało od tego, kiedy wymaluje firma. To jest główny ten temat. Bo jeśli chodzi o te naprawy mechaniczne, to jest 2 dni i to jest wykonane. Na chwilę obecną, chyba że jeszcze coś się tam w trakcie uruchomienia wydarzy, ale no, na dzień dzisiejszy, no mówię, jest, nie wymaga to nie wiadomo jakich napraw. Nie wiadomo. Jeszcze są jakieś pytania? Nie ma. Zatem przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Proszę Państwa, udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 13, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola
i klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Nieszał. Proszę uprzejmie, czy są jakieś pytania? Nie słyszę, zatem przechodzimy do głosowania. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 13, stwierdzam, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36/45/22 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przyznania wysokości diet radnych Rady Miejskiej Nieszawa oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Proszę bardzo panią z obsługi radnych o uzasadnienie, dlaczego nie do tego tematu podchodzimy. Tu chodzi tylko o ten zapis podróży służbowe, który jest powieleniem ustawy i zgodnie z zaleceniami nadzoru należy po prostu wyglądanie ścigania, tak? Tak, tak. Tak, tutaj macie państwo. Cytat wyjęty z ustawy. Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 13. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy miejskiej Nieszawa uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych chciałby coś dołączyć? Proszę Marek Kraśniewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym włożyć poprawkę do projektu uchwały. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych jest w projekcie uchwały 10 zł, ja proponuję 20 zł. I następnie punkt drugi. W tym samym paragrafie za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę i inne uprawnione podmioty w kwocie 10 zł jest, proponuję 15 zł. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby? To ja poproszę pana jeszcze o odpowiedź, przepraszam, tak? Uzasadnienie. Czym akurat pan radny motywuje tego typu podwyżki o 100%? Uzasadniam to tym, iż kwota 10 zł była chyba wprowadzona w 2008 roku i myślę, że trzeba to po prostu realizować. To wystarczy. Przez 2008 rok, to ile mamy lat? 14 lat mieliśmy 10 zł. Ja po prostu pytam. Proszę bardzo pani radna. Ja chciałabym tutaj poprzeć poprawkę wniesioną przez kolegę radnego. W Nieszawie ekwiwalent w proponowanej kwocie wypłacany jest, tak jak kolega wspomniał, od 2008 roku uchwałą nr 116 przez 8 22 grudnia 2008 roku. Takie kwoty zostały uchwalone. I przez 14 lat nikt nie pomyślał, aby zwiększyć, podnieść wysokość tego ekwiwalentu. Najniższe wynagrodzenie w 2008 roku opiewało na kwotę 1126 zł. Dzisiaj jest trzy razy wyższe. I teraz takie pytanie się nasuwa. Na komisji pan burmistrz wspominał o tym, że na komisji Rady Miejskiej pan burmistrz wspominał o tym, że jest problem z utrzymaniem naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w krajowym systemie ratownictwa. Ratowniczo-gaśniczym, tak. No i teraz pytanie się nasuwa takie, w jaki sposób mamy
Znaczy problem ten polega na tym, że jest bardzo mało ochotników, którzy chcieliby w tych działaniach ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych uczestniczyć. I teraz w jaki sposób mamy zachęcić te młode osoby, już nie wspominam o tych starszych, które no, w straży funkcjonują, ale jak zachęcić tych młodych mieszawian, aby chcieli poświęcać swój czas, nierzadko zdrowie i oby nie życie, Szanowni Państwo, i żeby chcieli wcielać się w szeregi ochotników. Jeżeli my ich nie zmotywujemy na przykład tym, że jednak za te działania gaśnicze będzie ratowniczo-gaśnicze ta kwota 20 zł za godzinę. Ja chcę podkreślić, najniższa kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto na dzień dzisiejszy opiewa na 19 zł 70 groszy. I to jest naprawdę praca nierzadko, bardzo proste prace, tak? Wykonywane są za te pieniądze. A jeżeli chodzi o pracę czy służbę tego ochotnika, ratownika, bo to nie wszyscy strażacy, to trzeba mieć na uwadze, nie wszyscy strażacy będą otrzymywali te ekwiwalenty, tylko ci, którzy biorą udział w tych akcjach gaśniczo-ratowniczych. Ale mi się wydaje, Pani Radna, że nie można tutaj sprowadzać do uzależnienia od stawki godzinowej przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej. Ochotnicza Straż Pożarna, Pani powiedziała, jak mamy zachęcić, to Pani użyła tego. Ale ja mówię o ochotnikach ratownikach, to a ja mówię o Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie może być stawka godzinowa jakąś zachętą przynależności. Przede wszystkim ja to tak zrozumiałem. Jeżeli chodzi o ratowników, to oni w zasadzie nigdy nie mieli pretensji, jeżeli chodziło o jakiekolwiek stawki godzinowe. Byłem w tym temacie dosyć długo. Jeżeli było cokolwiek, to zawsze było zadowalające i nikt nie rościł żadnych pretensji ani żadnych roszczeń. Tak to było do tej pory. W tej chwili słyszymy całkowicie coś innego. Ja bym proponował, żeby Rada zadecydowała sposób. Czy przyjmujemy poprawkę, to musimy zrobić w tym momencie dwa głosowania. Czy po prostu nie przyjmujemy tej poprawki, głosujemy na zasadzie jak... Proszę bardzo, panie głos. Ponieważ jest to propozycja, która wiąże się z pewnym naruszeniem struktury budżetowej, to powinniśmy to zapytać pana burmistrza i panią skarbnik, jak to wpłynie na budżet, ponieważ dzisiaj już zmiany budżetu były głosowane. Jeszcze mam, a ja mogę jeszcze dodać pytanie? Proszę. Przewodniczący, chciałabym właśnie dopytać, jaki był koszt ekwiwalentu wypłacanego strażakom, ratownikom w ubiegłym roku. Jaki to był koszt dla budżetu miasta, bo to jest istotne, żeby Państwo też byli świadomi tego, jaki to jest rząd wielkości ekwiwalentu. Ja mogę podpowiedzieć, w ubiegłym roku około 2000 zł. Nie, około 5. Za działania 2000. Były jeszcze szkolenia wypłacone. Ale ja mówię o działaniach ratownikom. Ale Szanowni Państwo, zejdźmy do parteru. Nie róbmy komercji, jeżeli chodzi o jednostki, ochotnicze jednostki ratownicze. To jest służba honorowa. Nie opierajmy tego, nie przekładajmy tego w jakiś biznes, tak to tylko nazwać można. To Panie Przewodniczący, to może Pan będzie znał odpowiedź na pytanie. Ja powiem tak, należą się stawki, które zostały przyjęte na pewno. Teraz, jeżeli cokolwiek chcemy zmienić w tym temacie, po prostu zróbmy to w sposób godny. A nie 100%, żeby podnieść stawkę, bo tak ja uważam. Ale 100% panie Przewodniczący w stosunku do daty sprzed 14 lat. 14 lat nieurealniane były wysokości tych ekwiwalentów. Nie chciałbym na ten temat polemizować, bo i tak zawsze są te koszty, nigdy nie były. Jeżeli przychodziło co do czego w czasie roku budżetowego, że szkolenia, wydatki, wszelkiego rodzaju wydatki, jakie by nie były z budżetu, zawsze były regulowane, nigdy na to nie brakowało pieniędzy. I uwierzcie mi szczerze, był taki czas, był taki okres, że straż się rzekła ekwiwalentów, tak. W owym czasie, jak byłem prezesem, zrzekła się ekwiwalentów, bo na przykład mieliśmy zaplanowaną renowację sztandaru. Tak?
Czyli tym strażakom absolutnie tak na tych pieniądzach strasznie nie zależało. Oni robią to z własnej nieprzymuszonej woli, jeżeli chodzi o akcje ratownicze, a jeżeli dostaną za ten stracony czas jakieś pieniądze, które jakby nie patrzeć ustawa gwarantuje, to zawsze byli zadowoleni to, co dostali. Ale ja właśnie dlatego nie notuję pytanie Pani Przewodniczącej, jakie argumenty przemawiały 14 lat temu, żeby wówczas ta kwota była wysoka, ta kwota za godzinę. Ale było to jakoś wypracowane, było to jakoś uzgodnione i nikt nie rościł żadnych pretensji ani uwag. Ja bym proponował Pan Burmistrz zabrać głos. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, to tylko nadmienię, że wywołanie tej uchwały w dzisiejszym porządku obrad miało na celu dostosowanie prawa do obowiązujących przepisów prawa lokalnego, ponieważ od grudnia, 17 grudnia weszło w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych. Wcześniej to było regulowane innym aktem prawnym. W związku z powyższym my dostosując to, zarówno my, jak i inne jednostki samorządu terytorialnego regulują tylko podstawę do wypłaty tych świadczeń. Natomiast jeżeli mówimy o samych świadczeniach, wywołała się tutaj dyskusja i ja chciałbym poprosić Państwa ewentualnie o przyjęcie w tym kształcie uchwały, natomiast możemy usiąść, możemy dokonać analizy wypłat, bo też nie przygotowaliśmy się wystarczająco na chwilę obecną na dzisiejszym posiedzeniu, dokonać analizy, jak będzie, jakimi skutkami będzie to miało zmiana stawek dla budżetu i również sprawdzimy, jak to ma się na tle innych jednostek, tak, sąsiednich i dlaczego by nie podjąć samej tej inicjatywy uchwałodawczej na kolejnym posiedzeniu Rady Miejskiej. Nie, po prostu nie mam aż na tyle wielu informacji, żeby Państwu powiedzieć i przedstawić jednoznacznie stanowisko, czy tak, czy nie. To ja bym w tym momencie proponował zostawić do następnej sesji, może w tym kształcie jak jest, i wypracujmy konkretnie wspólne stanowisko i podejmiemy na pewno słuszną decyzję. O, no właśnie. Pan Baganiec ma 20 za krzewo, ma 18 czy 20? Nie, sprawdzaliśmy. No, chyba raciążek ma 10, to tak, ale to nie bo znaczy, że faktycznie ta uchwała, trzeba przyznać, że no, urósł nam jakiś grzybek, tak bym to nazwał, i stąd mi zowo. Także co, głosujemy w tym momencie, ja proponuję, głosujemy w tym momencie jak jest, a przy następnym posiedzeniu, jeżeli trzeba będzie, zrobimy tak. Znaczy ja w poprawki się nie wycofuję, także żeby była jasna. Aha. No i tak, jeżeli ma być głosowana cała uchwała, to pan musi na razie wycofać tę poprawkę. Ale nie chce. Nie. Wniosek formalny przygotować. Proszę przygotować wniosek formalny. Aby te kwoty, które są podane w projekcie, żeby zwiększyć do 15 zł. Aha, czyli... Takim krakowskim targiem, tak? Krakowskim targiem. Czyli mamy drugi. Kryterium do standardnego rozpoczynamy w pierwszej kolejności. Czyli nie jest w pierwszej kolejności głosowania. Ja proponowałem zostawić to w tym. Nie, najdalej pan radnego stawia. Pan radny, najdalej, tak? 10 zł. Tak, 10 zł było. 20-15. 100% chcę podnieść, a pani ja zeszła na 50. Tak jest. Ale 15 to 15 tu, tak? Tak. Ja bym chciała 15-10. Nie.
Dziękuję, jeżeli mogę się wtrącić, w międzyczasie wykorzystując to, czego pan przewodniczący pozwoli. No to, proszę państwa, wygląda w ten sposób, że najlepiej by było jednak w ogóle wycofać kierunkowo tę uchwałę, bo i tak macie państwo zamiar nad nią. Tak, no właśnie, ale może nie bo tak to będzie wnioski formalnie zawsze. No tak, ale o co chodzi? Z prawnego punktu widzenia jest tak, że ta nowa ustawa o ochotniczych strażach pożarnych daje czas do 30 czerwca do przyjęcia nowych stawek. Do tego czasu i tak obowiązują stare, a ta stara stawka jest taka właśnie, jak jest proponowana w dzisiejszej uchwale. W związku z tym nic się nie stanie, że państwo wycofają to z porządku obrad, zaczną rozmawiać na ten temat na komisjach i przygotowane zostanie nowy stawek wypracowany na komisjach. I na następnej sesji będziemy głosować. Tak bym proponował, ale jeszcze tak to. I tak się państwo na pewno nie podejmą tej uchwały. Słyszę, że są rozbieżności. Nie, ale będzie dyskusja. Tak, dość burzliwa, więc. Czyli wniosek formalny z mojego tu stanowiska o zdjęcie tego z porządku obrad. Ale to burmistrz musi zrozumieć. Aha, to pan burmistrz. Tak, to pana burmistrza. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Jeżeli państwo radni wszyscy akurat taką aprobatę. Zróbmy z tym porządek na spokoju. W takim razie, panie przewodniczący, wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad uchwały dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straż pożarnych z terenu gminy miejskiej Niszano, uczestniczących w działaniach ratowniczych, szkolenia i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i gminną. Wniosek o zdjęcie uchwały, tak? Ale to jest zmiana głosowania. Komuś to musiałem zapytać. Proszę państwa, 5 minut przerwy, tak. Już mają? Głosowanie w sprawie zmiany tej uchwały. Zdjęcie tej uchwały. Wniosek o zdjęcie uchwały w sprawie zmiany OSP. Coś to nie czytam. Zmiany porządku obrad. Tak, zmiana porządku obrad musi być ten zapis. W tym zapisie. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 13. Uchwała została zdjęta jednogłośnie z porządku obrad. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego 7.
podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, uchwała ta była procedowana na komisji ostatniej i w wyniku analizy wkradł się jeden błąd w uzasadnieniu, ponieważ wstępnie program profilaktyki był przygotowywany jako program jednoroczny, natomiast zmieniliśmy, ponieważ ustawa dopuszcza, że może ten program być nawet czteroletni. No i w związku z powyższym jeszcze wkradła się jedna pomyłka, którą chciałbym teraz skorygować w uzasadnieniu, natomiast w pierwszym zdaniu do Rady Gminy należy coroczne uchwalanie gminnego programu profilaktyki. Jest taki zwrot coroczny i bym prosił, żeby go wykreślić z materiału. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś, proszę państwa, pytania? Zatem przechodzimy do głosowania wraz z proponowaną poprawką pana burmistrza. Głosujemy, proszę bardzo. W głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 13. Uchwała wraz z poprawką pana burmistrza została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Kolejny punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Nieszawa w roku 2022. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Podobna sytuacja jest w przypadku tej uchwały. W rozdziale 10 w paragrafie 11 w ustępie 2 jest wskazana kwota z budżetu gminy na finansowanie zadań określonych w tym programie. Jest tu wskazana pierwotnie w materiałach 20 tysięcy złotych. Natomiast należy to poprawić, ponieważ sumowania tych kwot, które są poniżej wyszczególnionej, wychodzi kwota 22 300 złotych. I bym prosił to również o korektę w paragrafie drugim tej wartości. I to wszystko, tak? Tak. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania wraz z proponowaną korektą pana burmistrza. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 13. Uchwała została przyjęta jednogłośnie wraz z proponowaną korektą burmistrza. Dziękuję bardzo. Punkt 11. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia państwa radnych. Proszę bardzo. Ja bym miała taki wniosek, mogę się zwrócić do pana burmistrza o wystosowanie pisma do zarządu dróg o drogi powiatowe, które są w opłakanym stanie w Nieszawie. Brudne, dziurawe. Droga na Rutowicza, gdzie jest objazd tam niby z Kościuszek, co został zrobiony, są dziury. Nieprzejezdna w ogóle cała na Rutowicza, więc od tego momentu, żeby ktoś się w ogóle tym zajął, nawierzchnią dróg w Nieszawie i sprzątaniem dróg powiatowych w Nieszawie. Ciechocińska również, panie. Ciechocińska, zjazd, no w ogóle drogi ogólnie powiatowe. Zresztą wysłaliśmy wniosek o uporządkowanie miasta, natomiast uzupełnię to pismo o naprawę drogi na Rutowicza, to jest w fatalnym stanie, tam za moment studzienki będą wystawały ponad asfalt, a gdzie już są kolejne dziury. Gdzie na pewno każdy jeździ, to widzi. Właśnie, a brud jest totalny na drogach powiatowych w mieście. Może przydałoby się posprzątać. Droga na Rutowicza aż prosi. Można powiedzieć, że pogoda nas mobilizuje. To tak, oczywiście. Wiosna, jakby nie patrzeć, jest niesamowita w tym roku. Mam jeszcze zapytanie odnośnie, bo tam z tego co wiem, to wcześniej był składany wniosek, potem to tam jest. Tak?
sprawę. Już jest zamówiona i w drugim tygodniu kwietnia ma przyjechać już firma, która będzie równała w ogóle wszystkie drogi gruntowe. Trochę trzeba zrównać, bo takie nasze pytanie tego kranika, tak, to będzie równana i będzie falowana. Wykonawca zapewnił, że będzie to drugi tydzień kwietnia. Chyba że aura będzie niesprzyjająca, to może się przesunąć, ale jeśli tak, no to mamy już tutaj wszystkie gruntowe, dlatego mówimy o wszystkich gruntowych. Proszę bardzo, pani radna. Może to nie jest wniosek, chciałam tylko podziękować za realizację mojego wniosku o naprawę placu zabaw przy ulicy Drzewnej, także bardzo dziękuję za odmalowanie, naprawę i realizację mojego wniosku. Dziękuję. Dziękuję. Radny Tadeusz, proszę bardzo. Szanowna Rado, panie przewodniczący, panie burmistrzu, chciałbym złożyć taki wniosek odnośnie drzew projektu rewitalizacji, czy też remontu, czy odnowy całego placu rynku, naszego rynku. Chodzi o drzewa, które są w trosce o tę tradycję, o te drzewa, które są stare, które są wielowieczne. One mogą bardzo długo rosnąć, aby je uszanować i zachować te, które są zdrowe, usunąć te, które są chore. Tam, jakie mamy miejsca na nowe gniazda, na nowe, wszystkie nowe elementy drzewne. Jednak zachować stary drzew, który tutaj jest tym elementem, wrósł się, no tak powiem, tak długo już w tych miejscu, a one jeszcze dalej mogą rosnąć, te drzewa, które by trzeba pozostawić. Przy okazji chciałbym też zwrócić uwagę na te parkowe drzewa, które mamy w naszych okolicach, w naszych miejscach. Drzewa nawet takie, które są w lesie, trzeba pielęgnować, tym bardziej w parkach i w miastach. Także trzeba też się tym zająć, usunąć będą suche gałęzie, czy też drzewa, które są przerośnięte do kulturowe. Drugim wnioskiem jest takie. No po prostu czułam dużą satysfakcję właśnie, że ten wniosek, który był złożony na czwartej sesji obecnej kadencji w stosunku do inwentaryzacji mienia komunalnego. I bardzo mnie cieszy ten pierwszy punkt, który został zrealizowany. Jak rozumiem, że był pomocny w podejmowaniu decyzji, co należy zrobić właśnie z tego względu, że mamy tę wizję, co wymagane jest remontu, czy też w ogóle trzeba coś zrobić. Tylko nie, kiedy być może pominąłem, że nie dosłyszałem, czy jest ujęte w tym skanalizowanie dróg, ulic najbliższych ujęcia wody? Tak. Może ja tam nie do końca ująłem. To w tym każda inwestycja to ma mieć na celu kompleksową wymianę lub uzupełnienie lub też budowę wszystkich sieci, które wymagalne, czy gdyż deszczowa, czy kanalizacyjna, czy mówimy o wodociągu. Ja mówię tutaj ogólnie, tak, no to do każdej drogi trzeba indywidualnie podejść. Rozumiem. I do wszystkich. Jeszcze jeden taki punkt, przy ścieżkach rowerowych prosiłbym o nawierzchnię, która byłaby gładka, asfaltowa. Nie, broń Boże, z takich elementów, które powodują wibracje na kierownicy. Chciałam zapytać pana burmistrza, czy gmina prowadzi monitoring w obszarze przestrzeni publicznej? Tak. Jeśli mówimy o rynku, to chciałabym zwrócić uwagę, że o powyższym należałoby poinformować w sposób widoczny i czytelny. A tutaj nawet są na tym słupie tabliczki, chociażby. Tutaj na skrzyżowaniu z Piekarską. Bynajmniej jeszcze rzuciło mi się to w oczy w przeciągu zeszłego tygodnia. Chociażby. A to jeszcze się rzuciło. Czyli ja tylko pytam, bo ja tego nie zauważyłam. A wiem, że taka informacja musi być, stąd dopytuję, bo to ma być. I chyba po drugiej stronie na pewno było zakupowane. Tego typu informacje są zamieszczane przy wjeździe do miasta Wieszawa. Uwaga, miasto monitorowane. No są takie tablice, ale jeżeli tutaj są, a są, bo widziałem też osobiście. Także nie wiem, to jest decyzja pana burmistrza. Widocznie nie.
kolejną rzecz, którą chciałabym poruszyć. W biuletynie informacji publicznej publikuje się uchwały podjęte przez Radę Miejską, natomiast nie publikuje się zgodnie z artykułem 14 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym imiennych wykazów głosowań radnych. W związku z tym wnoszę o publikację list tych głosowań. Kolejną rzeczą, którą miałabym jeszcze tutaj do przedstawienia, mam wniosek o uprzątnięcie terenu wokół wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Kościuszki 1a. Ja w ubiegłym roku, pamiętam, że jesienią zwracałam uwagę tam na leżące liście i do tej pory, panie burmistrzu, te liście leżą. Na jesień, zima i te liście leżą, to jest jedno. Natomiast mam też informację od mieszkanki budynku przy ulicy Kościuszki 1, że kontaktowała się z urzędem w sprawie pielęgnacyjnej przycinki drzew. I o to bym prosiła, żeby tam ten teren wokół tej wspólnoty posprzątać i te drzewa przyciąć, bo tam naprawdę wstrętnie to wygląda. Chciałabym, żeby pan z taką samą troską podszedł do tego terenu przy ulicy Kościuszki 1. Jak pan podszedł do terenu przy tutaj wspólnotach przy ulicy Drzewnej, pięknie tam jest, naprawdę. To trzeba oddać, jest pięknie. Te drzewka poprzecinane, posprzątane, plac zabaw, tak jak wspominała radna Awarska, pięknie. I prosiłabym o to, żeby z podobną troską odnieść się do terenu, który jest oczywiście własnością gminy miejskiej Nieszawa, a jest zlokalizowany przy Kościuszki. Kolejna rzecz, ulica Ciechocińska, a konkretnie chodnik przy nieruchomości, na której znajduje się budynek po starym już przedszkolu. Też zwracałam uwagę jesienią. Pamięta pan, panie burmistrzu, tam konkretnie chodziło o zarośnięty niemalże w 100% chodnik. Informował pan wówczas, że właściciel tej nieruchomości został wezwany do uprzątnięcia chodnika. Tutaj minęła jesień, zima, mamy wiosnę, a chodnik jak był zanieczyszczony, tak jest. Także chciałabym zapytać, co pan burmistrz zamierza z tym zrobić, jak długo to jeszcze będzie trwało ten bałagan przy tej ulicy Ciechocińskiej, tam w tym konkretnym miejscu. Ja tylko się zapytam, czy to nie jest właścicielem powiat? Ale jeżeli chodzi o chodniki to miasto musi wystąpić do właściciela, musi właściciela nieruchomości zawezwać do uprzątnięcia. A jeżeli nie, to może pomyśleć o wykonaniu zastępczym i obciążyć kosztami. A to tego zapomniałam. Dobrze, proszę bardzo, ktoś z państwa ma jakieś wnioski? Mam jeszcze to zobowiązanie, panie burmistrzu, jakie pan złożył mieszkańcom ulicy Żabieniec. Już nie będę mówiła o drodze. Droga, jak wiemy, jest niewykonana, natomiast chodzi o montaż tych latarni na słupach, z których zostały zdemontowane. Ale tak jak powiedziałem, że ja się z tego wycofałem, ponieważ no, nie będziemy dokładali nowych punktów z uwagi na to, że no, racjonalizujemy to, gdzie będzie jeszcze wyłączane oświetlenie uliczne. I pytanie moje już na koniec. Czy prawdą jest, że w Nieszawie będzie budowana Biedronka? Jeżeli tak, to będzie. Znaczy, że Biedronka to jest to plotka, natomiast że jest to pawilon handlowy o większej powierzchni, to owszem, ma być posadowione pomiędzy ulicami Stodulną a Warszawską. Na dodatek na jesień, czy latem z zeszłego roku występowałem do państwa zgodę na sprzedaż nieruchomości, która była w przetargu nieograniczonym, to było na uzasadniając to tym, że właśnie inwestor potrzebuje poszerzenia nieruchomości, żeby mógł zrealizować tę inwestycję. Natomiast czy to jest Biedronka, to tak mówi wieść gminna, tu nikt nie zadeklarował jednoznacznie takiej informacji. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze chciałby zadać? Złożyć wniosek, interpelację? Ja bym chciała jeszcze porobić swój wniosek o naprawę studzienki przy ulicy Obrotowej, po środku zdrowia. Za chwilę będziemy płacić ludziom za urwane koła. Jest po prostu tak zerwana ta studzienka, że się nie da tam przyjechać. Wiem, że kilkukrotnie była już naprawiana, ale coś tam jest, coś trzeba wymyślić, żeby to... Bo tam jest non-stop naprawiana ta studzienka i ona cały czas się zapada. Myślę, że coś tam jest nie tak. Dziękuję. Proszę, kto jeszcze z państwa?
wyczerpały się w takim razie. Panie przewodniczący, jeśli pozwolicie państwo, jeżeli państwo pozwolicie, to się po części może odniosę do niektórych z tych wniosków, które złożyliście państwo. Jeżeli chodzi o wniosek o nawierzchnię z ulicy Narutowicza i zjazd, być może jeszcze uzupełnimy to, jakieś na to wystąpimy z pismem. Ja wspominałam pani burmistrz o Ciechocińskiej, bo tam też jest problem. Ale o nawierzchnię? Tak, o wykonanie nawierzchni? Tak. Znaczy o naprawę, tak jak Narutowicza. Ale na Ciechocińskiej to w którym miejscu? Ciechocińska, no jak się idzie w stronę Ciechocinka. A tam dalej, bo tak, na tak, tym... Tak, to jest Dybiec, bo tam jest nawierzchnia. Tak, tak, bo... tak, tam jest nawierzchnia. Nie wiem nawet, w którym miejscu się kończy. Jeśli chodzi o naprawę, no to wniosek o naprawę dróg gruntowych, to mówię, no myślę, że jeszcze do świąt to zrealizujemy, żeby to wyrównać. W technologii wyrównania i później wałowania. I teraz tak, wniosek o pozostawienie drzew na rynku. Proszę państwa, no my tutaj informowałem, że jednym z takich kluczowych problemów na rynku to było zadrzewienie, ponieważ konserwator wyszedł z założenia, żeby najlepiej to pozostawić i nie tykać. Natomiast jeżeli realizujemy już taką inwestycję, nie wyobrażam sobie zdania, zresztą wykonana została ocena fitosanitarna tych drzew i tak naprawdę tam tylko kilka się nadaje do, które ma jakieś tutaj warunki jeszcze kwalifikujące, żeby pozostawić. Natomiast konserwator wyraził zgodę na zmianę, na lip, również gatunek lip, wszystkich tych gruntów, ponieważ kopiemy, będzie kopane pod instalacje, pod przewody różnego rodzaju, więc jeśli nawet pozwolę, prawdopodobne, że i tak te drzewa zostaną uszkodzone. A drugi element to jest taki, że za 10 lat może się okazać, że to drzewo już uschnie i co wtedy będzie? Będzie trzeba je ponosić nakłady na wymianę i niszczyć to, co już zostało wykonane. A trzeci element to jest taki, też estetyczny. Pozostawienie na 32, o ile dobrze pamiętam, że pozostawienie 5, a wymienimy ponad 20 na inne wzrostem, to też estetyka troszeczkę będzie odbiegała. Natomiast też mamy fajnych ekspertów, którzy zajmują się naprawdę dużymi obszarami pod ścisłą ochroną konserwatorską i jeżeli będzie możliwość przesadzenia tych drzew, usunięcia, oni dysponują taką technologią i to jest nieformalne, bo to nie jest wpisane nigdzie w dokumentach. Będziemy chcieli przesadzić te drzewa, żeby one dalej funkcjonowały. Natomiast jeszcze trzeba zwrócić uwagę na jedno, o czym niewielu mówi, bo niewiele osób z nas wie. Natomiast o bilans tlenowy takiego drzewa, ponieważ gdzie on jest bardzo istotny w przestrzeni miejskiej, okazuje się, że te nasze drzewa mają bilans zerowy lub ujemny. Czyli, że tak naprawdę mimo wszystko jeszcze potrzebują więcej tlenu do swojego funkcjonowania, bo też taki jest mi potrzebny, zabierając z przestrzeni miejskiej, niż są w stanie wyprodukować. To jest jeden z wielu argumentów, również ważny, który znalazł uzasadnienie i instytucje, które mają za zadanie opiekę nad tymi, nad zielenią w miastach, no, wyraziły zgodę na to, żeby dokonać wymiany. Mówię, jeżeli uda się, jeżeli okaże się rzeczywiście, że te drzewa, które typujemy, uda się je przesadzić, będziemy je na pewno chcieli uratować. Jeżeli chodzi o monitoring przestrzeni publicznej, to na pewno były w swoim czasie na ulicy Mickiewicza, na skrzyżowanej z ulicą Mickiewicza tabliczka i na
Słupie z ulicą Piekarską. I ostatnio jeszcze na Piekarskiej widziałem, co prawda, do sprawdzenia, jeżeli będzie taka potrzeba, to uzupełnimy to. Być może rzeczywiście warto jest uzupełnić o takie tablice na drogach wjazdowych do miasta, ponieważ też chcemy monitoring uruchomić na przystani promowej. Więc w związku z tym może jest to zasadne, żeby zmienić formułę nie do takiej indywidualnych przestrzeni, tylko odnieść się do całego miasta. Jeśli chodzi o publikacje i inne głosowań, no to jest uważam temat załatwiony. Wspólnota Kościuszki Liści i Przycinka Drzew. Państwo, jak widzicie, pracownicy sprzątają. Sukcesywnie od centrum odchodząc sprzątają miasto, więc myślę, że w przeciągu niedługiego czasu dojdą również i do Kościuszki. Wspólnota Ciechocińska, chodnik, nie, przepraszam, tutaj źle czytałem, na Ciechocińskiej tej chodnik. No nie mam dzisiaj pracownicy, bo poszła na wizję, natomiast sprawdzę, na jakim to jest etapie, na pewno pismo zostało wysłane, jeśli nie, to rzeczywiście moi. Zresztą te pisma były kierowane do wszystkich właścicieli nieruchomości związanych tutaj i w rynku, i na Kościuszki, więc sprawdzę stan i poinformuję. Jeśli chodzi o sprawę powierzchniową, to już powiedziałem. Jeśli chodzi o zerwaną studzienkę, no to też tutaj mając ludzi, spróbujemy ją naprawić. Nie, bo to jest czynna kanalizacja deszczowa. I to tam prawdopodobnie, to jest to, co mówiłem, kamionka i gdzieś się rozszczelniła i podmywa. No tam się zapali cały czas. Ja wiem, że tam trudno to zrobić, bo to już kilkukrotnie było robione. Panie burmistrzu, przypomnę o tej tabliczce przy wjeździe na ulicę Laskowskiego, która dotyczy, bo tam jest zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Nie dotyczy pojazdów komunalnych. Już mieszkańcy to już nie wiem, czy to jest zasadne, ale na pewno komunalne i na pewno dostawy, bo tak jak do nas wjeżdża ciężarówka z opałem, to na pewno będzie na zakazie. Też odbyła się kontrola oznakowania ulicznego policji z wydziałem z starostwa powiatowego. Dostaliśmy uwagi odnośnie uzupełnienia. Między innymi tam ten cały wjazd będzie już trwa rozeznanie cenowe, żeby zmienić organizację ruchu, dlatego też. A może pan powiedzieć, że są plany? Znaczy nie, ponieważ organizacja ruchu przewiduje odwrotnie, że najpierw pierwszeństwo mają ci, którzy zjeżdżają z Laskowskiego, a w wyniku wniosków, nie wiem, już mieszkańców to od jakiegoś czasu funkcjonuje, poproszono, żeby odwrócić to, ponieważ dochodziło do takich niebezpiecznych informacji, zdarzeń, że samochody wyjeżdżały, cofały z Laskowskiego w Mickiewicza i było kilkakrotnie jakieś takie niebezpieczne sytuacje. W związku z tym my zamieniliśmy pierwszeństwo. Nie zostało to usankcjonowane organizacją ruchu, ponieważ wtedy chcieliśmy zobaczyć, czy to się przyjmie. Przyjęło się. No i w związku z tym teraz ta kontrola wywołała odświeżenie tematu. Wiem, że już pani Liza Nowak robi rozeznanie cenowe, żeby przygotować taką zmianę organizacji. Czy zmiana będzie tylko formalnie? Formalnie będzie, okay, ale to przy okazji będzie to też ta tabliczka. Dobrze. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby coś dodać? Nie słyszę. Szanowna Rado, zamykam 38. sesję Rady Miejskiej Nieszawa. Dziękuję bardzo.